Mano tutaj wózej i dzisiaj, jako że jest koniec świata, to nie mam pewności, czy ten gameplay trafi do was. No ale bądźmy dobrej myśli. O, ty mendo. O, to nie jest hardcore. Shit. Co jest moją celnością? Accuracy. Dobra, zaraz zmienimy tą broń snajperską. No i jak już zacząłem mówić, koniec świata dzisiaj jest, więc nie mam... No. Nie mam pewności, czy ten film trafi. Czy w ogóle jest sens to nagrywać? Nie, ale ogólnie, jeżeli chodzi o tą całą akcję, to jestem niestety dosyć sceptyczny. Masz, mendo. Całkiem nieźle się sprawdza ta snajperka, tylko trzeba jej dobrze naprawdę użyć. I w ogóle... Słuchajcie, definicja dobrej imprezy jest... jest wtedy, kiedy na następny dzień ma się z rana 3 telefony, żeby się upewnić, czy żyjesz. A zresztą nie wchodzę w te tematy, bo... Zresztą... Nie ma się czym lęsić. Dobra. Teraz trzeba się polęsić dobrą grą na wysokim poziomie. Bo w tym akurat jestem dobry. Momentami, o, już 5 do 0. Ale, o, podniosą mnie. Dobra. Właśnie, nie wiem czemu, ale jeszcze w Black Opsie 2 nie odblokowałem żadnej snajperki tak daleko, żeby móc używać jej wręcz tak, jak tutaj używam tej M40. O, ty mendo, gdzieś się wbił. Dobra, teraz mnie podnieście. Dziękuję. Ten co dojebał. Z RPGa do mnie w ogóle. Ale ktoś mnie tam ciałem w ogóle osłonił, to jeszcze lepiej. Co tak szybko lecą te punkty? Ja chcę powoli to zrobić, żeby po prostu napić, tutaj trochę zabić i żeby się wam to fajnie oglądało. Dobra, teraz chcę być celniejszy. Ogólnie taka gra snajperką na pewno o wiele bardziej efektywna byłaby na konsoli, gdzie jest aim assist. Ale tutaj jest też zajebista zabawa. I sobie jej nie odmówię zaraz. Nie chcę biegać z mapą, tylko chcę, żeby mi się powiększyła. Oh yeah. No, jest genialnie. Teraz tylko zajść od tyłu wroga. Powystrzeliwywać go. Postrzeliwywywać. Wywywywać. O, tam jest. Tu cię mam. Techno amfa. Amfa techno. Okej. W ogóle zaraz chciałem o czymś powiedzieć. Ja właśnie jeszcze nie mam bana na BF-ie. Bo jeżeli oglądaliście ostatni filmik, tam była taka akcja, że w komentarzach ktoś się dopierdzielił, że niby używam błędów gry. Słuchajcie, no. Ja rozumiem. Jest wiele gliczy takich jak ten chociażby na Zibie Tower, który pokazałem. Gdzie on może w znaczny sposób zmienić rozgrywkę. Jest wiele gliczy takich jak było w BF 2.4.2 czy w BF 2, że po prostu wchodziło się do budynku i było się w jego wnętrzu i nikt nie był w stanie nas zabić w żaden inny sposób niż wejść po prostu do tego glitcha i no i zabić w taki sposób kogoś. Ale kurczę, no takie glitche jak ten z drabinką, to jest po prostu zajebisty, forfanowy glitch, który bardziej buduje społeczność, bo na przykład można pobawić się w trickshoty w Battlefieldzie i chciałem też coś takiego zrobić, ale banie wchodzą, shit. Shit! No, taki gameplay na koniec świata musi być dosyć dobry. Ach, ty menda. Ale farcą. Gdyby to był hardcore, to nikt z nich nie miałby tutaj szans, kurde. O, 14 do 1, ale ja cisnę. O Jezu, jak ja cisnę. Nie lubię się chełpić swoją grą, znaczy... Kurczę, no. Jest wiele rzeczy, w których jestem kiepski, jest wiele rzeczy, w których jestem dobry, no i po prostu czasami sobie zdaję sprawę z tego, że jestem nie najgorszy. Półmetek za nami, no właśnie za mną też. A propos tej kwestii. Shit, dobra. Właśnie, i tam nie dokończyłem... Jak nagrywam fuck live, patrzcie, to nie dość, że padam, to nie mogę się, kurde, dobrze skupić na temacie. Podniesie mnie tam ktoś? Please. I chodzi mi o to, że strasznie, kurczę, zawistni jesteśmy jako naród, bo widzimy, że ktoś coś robi, nie wiem, nie tak czy tak... Po prostu w sposób, który chce, pozwala nam się do czegoś dopierdzielić. Ja też tak czasami mam, też się lubię dowalić do kogoś, kogo na przykład nie lubię, albo do kogoś, kto mnie drażni. Zwłaszcza jeżeli mam jakieś uzasadnione podstawy, znaczy jeżeli mam podstawy do tego, aby tak twierdzić. Ale są takie momenty, kiedy po prostu
czuć, że ktoś się dopierdziela tylko po to, żeby się dopierdzielić, a nie dlatego, że sytuacja jest po prostu sensowna. A kij zresztą, zbanują mnie, to mnie zbanują. Wielkie mi halo. A to i tak bym napisał do supportu EA, że przecież w pewien sposób to ja promuję ich grę. Pokazując dobry gameplay, ludzie się uczą. Nie wiem, u kogo to usłyszałem, ale takie są podobno fakty, fuck. Że oglądając dobrą grę, mózg przyzwyczaja się do tego i się uczy. Tak więc oglądajcie moje gameplaye, będziecie lepsi w Koda i w Befa. Tylko najpierw muszę znaleźć jakieś fragi. Najlepiej free fragi, takie świąteczne. O, właśnie takie. Shit! Ty fuksie! Widzieliście? Oni się zbiegli wręcz idealnie i mógł być double kill. One shot, two kills, no luck, just kills. A, shit. 15 do 4, a już było 14 do 1, widzicie? To się nazywa po prostu nie fart. Lecisz na dobrej pasie, nagle coś się staje innego i... God damn! No już tych akcji to nie zdzierżę więcej. Proszę, niech mi ktoś podniesie. Nie chcę... O, dziękuję. Nie chcę mieć tylu zgonów. Co ze mną jest nie tak? Fuck! Zaraz wezmę dalej mikrofon, żeby wam nie niszczyć życia moim głosem. Fuck! Wycofać się, wycofać się, wycofać się. Trzeba ich za... Nie! Nie! Dobra. Zaczynam grać prewencyjnie bardziej. Wow, you son of a bitch! Dobra, dojadę cię z noża już. No i nie uciekaj, gdzie uciekasz? Dawaj, dawaj, doktaga Rambo. Ja mówię, że dojadę go z noża i dalej do niego strzelam. Gdzież moja kultura? O! 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 To się nazywa quick scope. Znaczy nie, to nawet nie jest scope, więc nie mógł być quick scope. Dobra, teraz mnie podnieście. No, ludzie, gdzie wy tam jesteście? Podnieście mnie już, nie będę sobie statusu. Dziękuję, dziękuję. O, i to jest jeden z najlepszych dowodów, że BF jest grą drużynową. Mam najwięcej zabić w teamie, a mimo wszystko nie jestem pierwszy. Nie chodzi o to, żeby iść i na zapierdzielać ludzi. Chociaż na tym trybie akurat o to chodzi, ale jeżeli wspomagamy team, czyli latamy z tą apteczką, z ammo, podnosimy, to wiele bardziej się przydajemy naszym... Czuonkom drużyny. Zwał jak zwał. Nie, oni będą w drugą stronę, tu jest za dużo naszych. No dawajcie, dobiję do 20 zabić, co? No. No. Ale ze mnie diehard, tryhard, motherfucker. Tak nie trafić. Tyle przegrać. No i... no jest! Chociaż zabiłem tego 20 mojego fraga, 20 do 5. Jak na snajperkę nie tak źle. Ale... no dobra, do 6. Już się mogłem nie spawnować. Skusz jeszcze kogoś, może mi się uda dojechać. Może? Nie, nie udało mi się, ale mimo wszystko dziękuję wam za oglądanie tego ostatniego gameplayu w historii świata. No i widzimy się, jeżeli coś pójdzie niezgodnie z planem, widzimy się w jakimś filmie jutrzejszym. Czyż nie? Patrzcie, jak więcej zacząłem gadać, to słabiej zacząłem grać. Ojej, ta moja podzielność uwagi nie działa zawsze tak, jakbym chciał. No, no i... jak wam się podobało, to dajcie lajki. Ale jak nie, to... to nie musicie dawać... ten, nie musicie dawać nic lajków, jeżeli wam się nie podobało. No, cia.